Dobra, robimy próbę. Już się nagrało. Ale nie, no próbę, no muszę to odsłuchać. No już się nagrało. To znowu muszę wstać. Dobry wieczór Państwu, witamy w kolejnym Remanencie Tygodnia. Dzisiejszym gościem jest Maciej Naskręt, redaktor Radia Gdańska. Witam serdecznie. Witam Cię, Maćku, jesteś u nas po raz kolejny. No chyba już trzeci raz. Trzeci raz jesteś, tak. Wszyscy hejterzy będą mówili, że cały czas Ciebie zapraszam. No, to muszą jakoś to przeżyć. No, trudno. Niech, jak Cię lubią, to niech oglądają dalej. No. Maćku, jak Ci się podoba jarmark Świętego Dominika? No, wielka, zacna, potężna impreza, która ma napełnić sakwę miastu Gdańsk, Międzynarodowym Targom Gdańskim. Tylko pytanie, co z tego będą mieli mieszkańcy? Ja myślę, że no, tylko nerwy, nic więcej, zszargane. Może będą mieli wspomnienia piękne. Nie wiem, czy to będą wspomnienia, ale uważam, że no, dzieje się źle z tym jarmarkiem, coraz gorzej. Co roku jest coś nowego, mieszkańcy są zaskakiwani. A czy co roku jest w innym miejscu, bo to tak trzeba chyba powiedzieć. Ta to znaczy w jednym miejscu znika, a w drugim miejscu się pojawia. Na przykład nie ma w tym roku jarmarku na Targu Węglowym. Ale tam jest cały czas jarmark przecież. Ja tam... Od strony lotu masz cały czas jarmark, tam sprzedają kurczaki, sprzedają kebaby, sprzedają różne tam takie rzeczy, ubrania, skarpetki. Jest jarmark cały czas. No to jak ty to nazywasz jarmarkiem, to nie, powiem ci, że no, nie tak z ubolewaniem na to patrzę, no bo teraz zresztą mieszkamy niedaleko siebie. I wiesz dobrze, że teraz wprowadzili jarmark na ulicę Łąkową. Pomijam już fakt... Bo to trzeba zaznaczyć, tą część przy Akademii Muzycznej. Akademii Muzycznej, tak, ale już ja pomijam fakt, że ta ulica to jest w ogóle wygląda jak powierzchnia Księżyca. No ale zrobili tam jarmark i co? I teraz to wygląda tak, że no, jak na jakimś bazarze w Warszawie, jak był ten bazar na tym stadionie, jak on się nazywał? Znaczy na stadionie to był inny, ale był też bazar... Dziesięciolecia chyba. Dziesięciolecia, tak. I był jeszcze bazar Różyckiego, ale to nie wiem, czy jeszcze istnieje. No to źle to wygląda. Źle to wygląda i chyba też mało ludzi tam chodzi, nie wiem. No ja tak... nie mało ludzi, no bo ludzie nie wiedzą o tym, że tam jest jarmark, no bo to jest to wszystko tak poszarpane, tak dziwnie to wygląda. Ale słuchaj, mieszkańcy jeszcze będą wspominali to, jak bardzo długo muszą stać w korkach, jadąc z pracy do domu. Wielkie brawa. Bardzo proszę o zabranie głosu panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, ale także ci wszyscy, którzy kochacie Gdańsk. No będą wspominali, no bo jeżeli się zamyka prawie robi się z ulicy długie ogrody ulicę jednokierunkową, no to siłą rzeczy to powoduje to, że kierowcy jadą tamtędy dłużej. Jeszcze pamiętam w zeszłym roku tam był ruch dwukierunkowy. Tak się rozstawili z tymi kramami, z tymi tam, jak ja to mówię, z tymi starociami, że zajęli 2/3 ulicy i tyle, no i nie ma miejsca dla kierowców. No dobrze, ale masz przecież jeszcze jarmark na ulicy Szerokiej, tam od lat on jest i tej lokalizacji nie zmieniono. Nie ma chińskich takich różnych gadżetów, które były jeszcze rok temu, czyli jarmark jest coraz lepszy, no bo przecież też nie ma tych starych, obskurnych bud. Są nowe, piękne budki w całym mieście porozstawiane, również na ulicy Podmłyńskiej, na szafarni. Na szafarni. No więc jako turysta to turysta powinien być zachwycony. Turyści tak, jak najbardziej. Mi się to podoba. Mają takie całkiem nowe doznania. Mogą sobie, zresztą targowiska zawsze przyciągały turystów, gdziekolwiek się nie jeździ w świecie, po Europie, to zawsze warto jakiś taki targ miejski odwiedzić, by zobaczyć, jakie są zwyczaje, co jest kupowane przede wszystkim przez mieszkańców, nie wiem, tam Europy. To samo jest i w Gdańsku, no wszyscy z ciekawością na to patrzą.
No pytanie tylko jakim kosztem mieszkańców. No, ja uważam, że ten koszt jest zbyt duży. No i tyle. Nie denerwuje się hałas, który jest w związku z tym, bo mieszkasz blisko głównej jakby ulicy Jarmarcznej? Hałas mi nie przeszkadza, ale z kolei mi bardzo przeszkadzają samochody, które są poparkowane w niewłaściwy sposób. No, uprzedziłeś moje pytanie trochę, no ale no, okej, powiedz. No to przepraszam. Nie, nie, mów, bo właśnie to był Długie Ogrody, największy parking nowoczesnego Gdańska. Zawalony samochodami, a w tej chwili tych samochodów nie ma, ja nie wiem, gdzie one są. Wiesz, gdzie one są? Ja wiem, no one się pochowały na ulicy Angielską Groblę, przepraszam, na ulicy Świętej Barbary, na Seredyńskiego, na Siennej Grobli są. Część samochodów stoi wzdłuż podwala przedmiejskiego, tutaj jak jedziesz koło rezydencji Wintera. Mm-hmm. No, wszystko się rozpłynęło na okoliczne ulice. Dolne Miasto tak samo jest zastawione samochodami. Ja mam tutaj na myśli te ulice Jaskółcza, Łąkowa, Kamienna Grobla. Wszędzie tam samochody stoją i to jest dość duży problem i uciążliwość dla mieszkańców, bo ludzie byli przyzwyczajeni do tego, że podjeżdżali pod swój dom, stawiali samochód, mieli swoje ulubione miejsce, bo też tak, też tacy kierowcy są, gdzie mają takie swoje upatrzone miejsce, a tu nagle przyjeżdżają i patrzą, a to stoi samochód na stacji KR albo RZ, czyli Rzeszów, KR, czyli Kraków, i wszyscy się tam denerwują przez to. No po co? Znaczy, czy uważasz, że w takim razie miasto jest przygotowane do jarmarku, czy nie? No bo co roku mamy te same problemy. Mamy problemy z samochodami, mamy problemy ze śmieciami i hałasem ogólnym. Znaczy tak. Miasto robi co może. No, oni doskonale wiedzą, że na tej imprezie miasto zyskuje. Ale nie wiadomo ile. Nie, tego nie wiadomo. Mhm. I chyba się nikt nie dowie, bo całe finanse, cały przepływ finansowy związany z tym wydarzeniem odbywa się w międzynarodowych targach gdańskich. I teraz pytanie pozostaje, no czy Międzynarodowe Targi Gdańskie, której prezesem jest Andrzej Bojanowski, tak chętnie kiedyś na stronach zaprezentują na przykład informacje. Tyle i tyle kramów wynajęliśmy, tyle i tyle wpłynęło do Międzynarodowych Targów Gdańskich, tyle i tyle oddaliśmy miastu na przykład za zajęcie pasa drogowego, czy też utworzenie jakiegoś tam ogródka gastronomicznego. Ja bym na to nie liczył, nawet jakbyśmy próbowali w trybie dostępu do informacji publicznej dowiedzieć się, jak to tam wygląda, ten przepływ tych pieniędzy, to i tak pewnie byśmy zostali zbyci odpowiedzią w postaci, że to jest tajemnica handlowa. Tajemnica handlowa, choć jarmark nie ma przecież żadnej konkurencji w Gdańsku. Jasne. Międzynarodowe Targi Gdańskie nie mają żadnej konkurencji, więc tyle. No dobrze, ale do mnie też dotarły takie informacje, że prócz oczywiście tych corocznych problemów ze śmieciami, z samochodami, hałasem, jest jeszcze jeden problem. No, jednak tutaj mieszkają gdańszczanie przy tych ulicach i... Gdańszczanki. Gdańszczanki, no i chciałem tego mówić, ale okej. Okay. Ale mówmy oczywiście gdańszczanie. Tak. I również mali przedsiębiorcy, bo na przykład na Długich Ogrodach dotarły do mnie takie informacje, że ludzie żyją z tego, że czy z dowozu żywności, czy z dorabiania kluczy i jest potrzebny kontakt samochodowy, ktoś musi dojechać tam, coś musi coś załatwić i ci przedsiębiorcy, ja tu wymieniłem tylko dwóch, ale jest ich o wiele więcej, nie mają takiej możliwości korzystania ze swojego biznesu, po prostu nie zarabiają. To prawda, no bo ja bym sam po sobie, no jak ja mam iść na przykład, nie wiem, do sklepu, do którego na Długich Ogrodach lubiłem teraz chodzić, już nie będę wymieniał tutaj marki. Jasne. Tego sklepu, to jak ja sobie pomyślę,
kurczę, ja muszę się przedzierać między tymi straganami, ja muszę iść tam jeszcze między ludźmi i pewnie tam coś jeszcze mnie po drodze spotka. No to nie, idę, wybieram sklep taki, gdzie tych ludzi jest na mniej, gdzie można swobodnie wejść i dojść no i tyle. No. Tam przecież działają chyba na długich ogrodach dwie pizzerie, no przecież oni rozłożą te pizze, no to jak oni mają tam samochoda im podjechać, ja się zastanawiam. No tak samo tam są piekarnie. Tam są piekarnie, to... Jest ciastkarnia, która się zamknęła chyba na okres tego jarmarku, bo nie ma klientów. No to z ubolewaniem, no to trzeba... O tym trzeba miasto mówić. Miasto, oczywiście, no trzeba o tym mówić, nikt o tym nie mówi. Prasa, która jest patronem medialnym jarmarku, nigdy o tym nie powie. No oczywiście, no bo nikt nie będzie kąsał ręki, która karmi, no to jest oczywiste. No, Gdańsk Strefa Prestiżu nie jest patronem medialnym jarmarku Świętego Dominika póki co. Mam nadzieję, że nie będziemy. Może będziecie, jak będzie ten jarmark po waszej myśli. Więc... Tak, czyli 5 dni, a nie 5 tygodni, bo to jest 3 tygodnie z okładem. No, to wszystko, no zobaczymy. No, w każdym bądź razie no, te wszystkie, te cała media, prasa, no pomija ten temat. No, jest to kłopotliwe i udawanie, że tego problemu nie ma, udawanie, że ten problem jest błahy, no naprawdę to jest jakaś mrzonka. I to generalnie to bije w wiarygodność tych mediów. Czyli myślisz, że miasto powinno dać jakieś rekompensaty tym ludziom sprezentować, chociażby nie wiem, zwolnić ich z podatku na ten czas? Miasto w tworzeniu jarmarku Świętego Dominika ma bardzo duże doświadczenie i tutaj ja nie wiem, czy rekompensaty coś pomogą. Mhm. Miasto powinno tak zaplanować ten jarmark Świętego Dominika, byśmy my jako mieszkańcy nie musieli dokładać ratując jakieś przedsiębiorstwa, a Międzynarodowe Targi Gdańskie powinny to tak zrobić, żeby każdy miał dojazd, dojście, żeby było to wszystko ładnie, przyjemnie, elegancko. My trochę tak, jest dużo chętnych do udziału w tym jarmarku Świętego Dominika i to powoduje to, że jest taki natłok tego wszystkich tych kramów, jest tego za dużo. No, ja bym trochę tego mniej zrobił, za wyższą cenę wynajmował te kramy i byłoby to z korzyścią dla wszystkich. Dobrze, nie będziemy już narzekać, ponieważ jako turyści, jakbyśmy się znaleźli w innym mieście, pewno bylibyśmy zadowoleni z tego. Tak, na pewno, no to jest, no ale nie wiem, czy turyści w tego miasta, na przykład, nie wiem, jakby jarmark Świętego Dominika był w Krakowie, to ja nie wiem, czy byśmy byli zachwyceni. Tak? No chyba też nie byliby zachwyceni, no, nie. Mieszkańcy Krakowa. Słuchaj, kolejny temat. Również tydzień temu otwarto nowe muzeum, jest to oddział Muzeum Gdańska. Muzeum Bursztynu. Byłeś w tym muzeum? Byłem w tym muzeum, oprowadził mnie nawet sam rzecznik, pan Andrzej Gierszewski. Któremu... A to gratuluję. Tak, ja bardzo mu dziękuję za oprowadzenie. No miałem, że tak mówiąc konkretnie, własnego przewodnika po tym muzeum. Bardzo mi miło z tego powodu. No ale co, dowiedziałeś się czegoś nowego, zobaczyłeś coś, uderzyłeś w ścianę czarną, bo tam jest czarno, chciałbym powiedzieć. Nie wiem, potknąłeś się o schody, czy nie, oślepiło cię, bo takie sygnały To znaczy, są... jak wchodzi się do Wielkiego Młyna, bo podkreślmy, to jest w Wielkim Młynie w Gdańsku tak. Przy ulicy Rajskiej, to może się zakręcić w głowie, bo posadzka jest tak wypolerowana, że odbija się od niej światło, które jest takie światło... One takie stylizowane. Lidowe, ja też tam byłem. Tak, one tak. Jest takie stylizowane i jak ono się odbija od posadzki, to człowiek trochę może stracić orientację w przestrzeni. W którymś momencie odnosi wrażenie, że chodzi po suficie, więc to może trochę powodować zawroty głowy. Dowiedziałeś się coś na temat tych eksponatów? Bo ja próbowałem i nie mogłem za bardzo przeczytać. Pytanie, które? Na tej wystawie stałej? Czy... Na wystawie stałej. Ja nie mówię o wystawie... która tam jest tymczasowa, ale to potem sobie o niej porozmawiamy, jak nam jeszcze czasu starczy. O wystawie stałej, ja próbowałem przeczytać, co to są za eksponaty, trudno mi było to zrobić, musiałem poświecić sobie latarką.
Wiesz co, ja właśnie miałem tą przyjemność, że miałem przewodnika, który mi to wszystko opowiadał, więc takim dość, bo ja tam byłem zawodowo, chodziłem dość szybko po tym muzeum, on mi tak wszystko opowiadał, więc ja już tam nie zerkałem na te... Ale nie podsadzał cię na rękach, bo tam jest taka gablota, dwie takie czy trzy gabloty, które są nawet do wysokości 3 metrów i żeby cokolwiek zobaczyć, to trzeba z własnym krzesłem, albo może pan Gierszewski cię je podsadził. Nie, myślę, żeby nie dał rady, trochę ważę, więc jak dwa worki ziemniaków, więc nie podsadzał mnie. Znaczy, generalnie chyba tam zamysł w tym całym Muzeum Bursztynu jest taki, by opowiedzieć historię bursztynu od czasów, gdy ten bursztyn powstawał z tych drzew żywicznych, do tych czasów współczesnych. I no, to trochę wyszło, nie mam z tym problemu, ale ja to zawsze sobie porównuję do innych muzeów, które odwiedziłem. Takim muzeum jest, podobne Muzeum Bursztynu jest na zamku w Malborku i to są bardzo podobne wystawy, może tak powiem, ilość tych eksponatów nie przytłacza, nie zaskakuje, jest to tak, nie jest tego dużo, ale też nie jest i mało, więc no nie robiło to na mnie aż takiego wrażenia. Myślałem, że Muzeum Bursztynu to wystawi dużo, dużo więcej tych eksponatów, tym bardziej, że przez wiele lat te eksponaty były gromadzone. Dobrze, tam była wystawa stała, jest też wystawa tymczasowa, okazjonalna. Na dole każdy, kto zakupi bilet, będzie mógł, może sobie ją obejrzeć. Byłeś też na tej wystawie? Byłem, tak. A też cię pan Gierszewski oprowadzał? Tak. I jak? No powiem ci, że to jest... Dildo ci się podobało? Wiesz, ja tam w penisach nie gustuję, więc... No ale w muzeum bursztynu chyba gustuje. Nie, no powiedzmy tak. Ja myślałem, że te dildo będzie jakieś takie wielkie na pół tej lady, a to się okazało, że to jakiś tam taki leży mały ten falusik i nic więcej tam na tym, nic tam nie ma i to wszystko jest takim naszyjnikiem. Ja się spodziewałem tam... No ale coś... powiedz mi, czy... Ale no to dobra. Jest okay? No bo... I teraz tak, czy mi się to podoba, taka wystawa? Nie, czy ci się podoba. Czy Muzeum Bursztynu ma zajmować się polityką? Bo to była wystawa stricte polityczna. Niestety, ale Muzeum Bursztynu, wystawiając taką wystawę tu i teraz na otwarciu, trochę przyćmiło swoją, swoją ekspozycję, bo ja odnosiłem wrażenie, że więcej ludzi zaglądało tam, żeby zobaczyć, nie wiem, Palec Lichockiej, tego młodzieńca z Młodzieży Wszechpolskiej, który jest podobny do jakiegoś tam kamienia z bursztynu. No, niepotrzebnie to było, bo to było zbyt takie... przejaskrawione wszystko i to było kompletnie niepotrzebne. Nie bez powodu o tym mówię, bo na naszych łamach Gdańsk Strefa Prestiżu ukazał się artykuł, który mówi również o tej wystawie. Tak. Oczywiście w sieci wybuchła wrzawa. Dziennik Bałtycki po części przedrukował nasz artykuł, po części opowiedział to, co my chcieliśmy powiedzieć, troszkę może ubarwiając. No i tam przeczytałem, bo obserwowałem tą dyskusję, bardzo ona była ostra i dynamiczna. I Maćku, rzecznik marszałka województwa nazwał cię mędą. Mędą. To prawda, tak, że jesteś mędą? Według rzecznika? No według rzecznika tak, tylko że tu trzeba podkreślić, że on... Znaczy, bo to chodziło o tą wystawę. Tak, to chodziło o tą wystawę. On nie występował w roli tam rzecznika, tylko jako prywatna osoba. No ale przystoi, ale, tak? Nie, nikomu to nie przystoi, pisanie takich rzeczy, bez znaczenia, czy jest panem X pod budki z piwem, czy rzecznikiem marszałka województwa, czy nawet, nie wiem, prezydentem Rzeczypospolitej. Absolutnie takich słów nie należy używać. Ja zareagowałem, napisałem do marszałka, że
No, że mam nadzieję, że no, takie działania nie pojawiają się w przestrzeni urzędu i wszyscy tam będą zachowywać swój profesjonalizm, no bo to też stawia sam urząd w takim nieciekawym świetle. No, człowiek, który odpowiada za wizerunek tego urzędu, on się wypowiada. Oczywiście oprócz tego jest jeszcze są marszałkowie i tak dalej, i tak dalej. Ale człowiek, który zajmuje się PR-em takiej ważnej instytucji, no nie powinien tak... jeżeli ma jakiś problem, to niech zadzwoni do mnie, ma numer telefonu, może mi powiedzieć, co myśli. I koniec, i sprawa zamknięta. No może był na urlopie, bo tak też słyszałem, no, że nie był wiem, na ja jeszcze będę chciał sobie to wyjaśnić w cztery oczy, tak i po męsku. I może był bardzo mocno wyluzowany, bo to był wieczór, w sobotę bodajże. Nie, to może to, słuchaj, to by mogło być nawet o trzeciej w nocy, w piątek. Kompletnie to nie ma znaczenia, no nie powinien tak pisać. Tym bardziej, że on się trochę czuł tak, podejrzewam, bezkarny, bo no, my nie utrzymujemy żadnych relacji na Facebooku. On nie jest moim Jasne. Znajomym, ja nie jestem jego, więc chyba on mnie nawet tam napisał, że on mnie zbanował, więc ja nawet, no po prostu o tym mi ludzie dowieść. Ja tylko chcę powiedzieć, że naszą redaktor naczelną również nazwał hejterem, hejterką. Tak, no, ja nie wiem, no, czy pan rzecznik nie aspiruje do jakiegoś gdańskiego soku z buraka. No. Ale no, pan rzecznik chyba ma taką przeszłość hejterską dosyć mocną. Tak, no, kiedyś tak, ta była grupa Nic o nas bez nas, która tam zarzucała mu, że on tam trochę uderza w nich gdzieś tam, ich działalność, i oni się poskarżyli, ale to jeszcze było w Urzędzie Miasta, to dawne, dawne czasy, to chyba nawet to początki mediów społecznościowych były. A to może nie wyrabiało To się nawet nie działo na jakimś Facebooku, Jasne. Na jakimś Twitterze, tylko jakimś forum, no nie wiem, no jakaś historia. Tak czy inaczej, pozdrawiamy pana rzecznika, pozdrawiamy Michała Piotrowskiego. Szanuję to, jak on odpowiada na te maile, choć nie wszyscy na maile, na pytania, bo kiedyś go zapytałem, co to jest za samochód Audi A8, którym, czy S, Q7, przepraszam, tak. Audi Q7, którym jeździ marszałek. To zanim przeszedł rzecznik do klu sprawy, tak, to najpierw mi opisał, co to jest za samochód i tak dalej, i tak dalej. Się zastanawiam, czy takie marnowanie czasu urzędnika jest potrzebne. Nie, no mógł mi odpisać, że to jest samochód po prostu zastępczy i tyle. I ja bym wcale nie drążył dalej tematu, a tak tutaj... Maćku, ostatni nasz temat, bo czas nas goni. Pani Aleksandra Dulkiewicz, prezydent naszego miasta. Pozdrawiamy panią prezydent. Pozdrawiamy. Ja zawsze co tydzień mogę pozdrawiać panią prezydent i serdeczności przesyłać. Nawet jeśli jest na urlopie, a jest na urlopie w chałupach. A klikasz serduszka u pani prezydent? Już mi się znudziło. Aha. Pani... Po prostu nikną w tej całej masie tych... Tak, tak, tych wszystkich serdeczności, którzy wszyscy z Łodzi, z Płocka przesyłają, z tych wszystkich miejscowości, tylko nie z Gdańska. Chociaż może z Gdańska też. Pani Aleksandra Dulkiewicz obwieściła światu, właściwie całemu, na Twitterze i chyba na Facebooku, że jest na urlopie w chałupach i tam wypoczywa. I tak mnie naszło, czy tam pojechała z ochroniarzami, czy bez ochroniarzy. Jeśli bez ochroniarzy, to dlaczego się chwali, bo przecież jest zagrożona. Chałupy welcome to. Teraz powinna jeszcze muzyczka pójść Wodeckiego, więc... Ach, no tak. Nie wiem, dlaczego chałupy, no fajnie. Ja nie chcę sobie już wyobrażać tego. Dobrze. Dobrze? No na razie się pani prezydent nie dzieli zdjęciami z chałup, tylko poinformowała, że była i tam na jakimś koncercie... A był koncercie... taki zaczątek, że z Brzeźnia się podzieliła takie zdjęcie z plaży. Tak, tak. A nie, to mnie ominęło chyba. Ominęło? No przypomnimy je tutaj w naszym programie. Dobrze. To jak to jest z tymi ochroniarzami? Jak myślisz? No bo jedynie możemy się domyślać. Znaczy tak, no nigdy pani prezydent się nie chwaliła właśnie tą osobistą ochroną, że tu jest pan Franek, tu jest pan Janek, poznajcie, oni teraz chodzą ze mną i będą 24 godziny na dobę chodzić. No więc ja się nie spodziewam, żeby też się chwaliła tym na swoim Facebooku, a czy ona jest tam z ochroniarzami?
No to trzeba by było zapytać Daniela Stenzla, rzecznika. Ale on też ostry rzecznik, też potrafi odpowiedzieć podobnie. Ale jak ja go bardzo Michał. Lubię, ja go to... bardzo lubię, ja nie mam do niego absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wymieniamy czasami kąśliwe uwagi, ale to jest wszystko w takim tonie może nie przyjacielskim, ale takim tolerujemy się. O, i to jest tak właśnie powinny te relacje wyglądać. Oczywiście. Macieju, nie będziemy już drążyć tego tematu, czy ci ochroniarze tam są, czy pani Dulkiewicz z ochroniarzami, czy ale bez... No właśnie, ale jak ty sądzisz? Znaczy ja sądzę... Macieju, dziękuję tobie bardzo za dzisiejszą rozmowę i pewno do zobaczenia. Do zobaczenia, pozdrawiam państwa również. Dziękuję bardzo.